Adam Małysz, Kamil Stoch. Chyba nie ma osoby w naszym kraju, która nie słyszałaby o sukcesach tych wielkich sportowców. Jednak każdy kibic skoków narciarskich, ucząc się historii tej dyscypliny, powinien zacząć od pierwszej legendy polskich skoków narciarskich i osoby, która patronuje temu miejscu, czyli od Stanisława Marusarza. Stworzył tą legendę, jeśli chodzi o skoki narciarskie. Był człowiekiem, który uprawiał sport na bardzo wysokim, na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Był wicemistrzem świata i był również rekordzistą świata, pięciokrotnym olimpijczykiem i tak dalej. Czyli była to w pewnym sensie historia narciarstwa. On stworzył historię narciarstwa w okresie międzywojennym. Nawet po wojnie jeszcze startował, natomiast całe narciarstwo, całe skoki rozpoczęły się właściwie od niego. On pociągnął, też porwał za sobą młodzież i myślę, że dzięki niemu wybudowano tyle obiektów pięknych, które w tej chwili mamy. Dlatego, że zaczęto je budować w latach międzywojennych. Wielka Krokiew powstała w 1926 roku. Żołnierz AK, kurier tatrzański. To krótko trwało, ale to trzeba, krótko trwało dlatego, że w 1941 roku został schwytany przez Niemców, potem wszyscy wiedzą, nie wszyscy może, ale sławne jego ucieczki z Montelupich i z innych miejsc. Żył on, to lubił, kochał, z tym, że no, przestał startować, bo z wiekiem człowiek przestaje oczywiście startować. Przychodził bardzo często na treningi w pewnym okresie czasu tutaj. I to bardzo serdecznie wspomina Wojciech Fortuna, który mówi o tym, że często właśnie widywał jego ojca, który przychodził na treningi. Gdyby ktoś chciał się zagłębić i chciał poszukać rzeczywiście, ja bym to nazwał korzeni, jeśli chodzi o skoki narciarskie, to myślę, że tak, że na pewno mógłby być przykładem. Wicemistrzostwo świata, o którym nie tylko on, ale wiele osób opowiadało, że to był, on był praktycznie mistrzem świata, został niestety odebrano mu to pierwsze miejsce i oddano Norwegowi, no, za niby lepszy styl. No i tam bardzo wiele historii na ten temat było mówionych, nawet do tego stopnia, że w czasie rozdania nagród Norweg, któremu przyznano pierwsze miejsce, nie chciał odebrać swojego medalu. Rekord świata, który był zrobiony w Planicy. Do tej pory w Planicy rozgrywa się konkursy skoków o mistrzostwo świata. I ten rekord świata wtedy był niewielki, bo był poniżej 100 metrów, ale to wszystko się zmienia. To jest chęć pomocy wszystkim sportowcom w sportach zimowych, że tak powiem. To nie tylko w skokach. W skokach oczywiście, jeśli byłaby możliwość znalezienia kogoś takiego, ktoś się znajdzie, żeby można było pomóc w zjazdach, w biegach, w łyżwiarstwie szybkim. Dlaczego nie? Był sportowcem, był patriotą, był pasjonatem.